tym roku już jest piąty rok, jak powstał Glinolud. Skąd ten pomysł w ogóle się wziął? Ten pomysł, no, to ja jestem akurat ojcem tego pomysłu, ale tak jak powiedziałem tutaj przed chwilą paniom, że Bolesławiec, miasto ceramiki, Bolesławiec, miasto gliny. Ceramika, która od stuleci już jest produkowana, prawda, z gliny i w każdej ceramice, każdy człowiek, który pracuje w tej glinie, podobnie wygląda jak my, może nie tak całościowo, nie tak kompleksowo, nie tak barwnie i malowniczo. My staramy się tworzyć różnego rodzaju postaci, tak jak pani może zobaczyć tutaj, są to ciekawe obrazki i myślę, że glina w swoim takim unikalnym białym kolorze daje tą taką czystość percepcji i oko cieszy, aparat fotograficzny cieszy. Jesteśmy dosyć oryginalni, powiedziałbym. Staliście się wizerunkiem Bolesławca, nie tylko Bolesławca. No myślę, że nagrody, które otrzymaliśmy w ubiegłym roku za najlepszą imprezę promującą Dolny Śląsk, nasz wyjazd do Chicago, który promował powiat bolesławiecki, na wielkiej paradzie polonijnej z okazji 3 maja, z okazji Konstytucji 3 maja w Chicago. Byliśmy też w Paryżu, byliśmy też w Schengen, w Luksemburgu, w Trewirze. Teraz mamy zaproszenia do Drezna, do Görlitz. No tak zaczyna się to fajnie kręcić, a przy okazji to jest przede wszystkim, my nie jesteśmy zawodowcami, my jesteśmy ludźmi, którzy pracują w mieście, którzy uczą się w mieście i to jest bardziej sprawa pasji i zjawiska takiego socjalnego, że my chcemy promować nasze miasto i nie jesteśmy wspierani przez nikogo. Robimy to sami. Chciałam zapytać, czy jesteście wspierani przez... Nie jesteśmy wspierani przez nikogo. Miasto nas nie wspiera. Jest to inicjatywa oddolna, inicjatywa lokalna. Piękna inicjatywa. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.